Cześć, jestem Klaudia Tokanom, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W filmach sensacyjnych można zobaczyć scenę, w której ktoś ucieka z walizką pełną złota, trzymając ją tylko jedną ręką lub bez najmniejszego trudu opiera taką walizkę na jednej dłoni, wiedząc, że gęstość złota wynosi. I już sobie lecimy z danymi. Gęstość złota, czyli D 19,3 kg na decymetr sześcienny, a pojemność niewielkiej walizki to około 8 litrów, czyli mamy objętość. Pamiętajcie, że 1 litr to 1 decymetr sześcienny, czyli mamy 8 decymetrów sześciennych. Zastanów się, jakie coś mogłoby się wydarzyć. No to musimy policzyć masę, bo nie dość, że nie mamy tej danej tutaj, no to chodzi właśnie o to, że ucieka z walizką, trzymając ją jedną ręką. No to tutaj jest ważna ta nasza masa. Czyli zapiszemy sobie to albo tak, albo tak. Zapisujemy sobie wzór podstawowy na gęstość. Sprawdzamy jednostki. Decymetry, decymetry, zgadza się. Przekształcamy sobie ten nasz wzór dowolną metodą. U góry jest M, czyli zakrywam sobie paluszkiem M i widzę, że to jest D razy V. Podstawiam dane. Jeżeli napiszecie to naprzemiennie, nic się nie dzieje, ponieważ mnożenie jest naprzemienne. I jest to 154,4. I teraz pytanie, w jakiej to mamy jednostce? Wracamy do danych z początku zadania. Tutaj mamy jednostki sześcienne, no to nie. Tutaj mamy jednostkę masy, czyli byłoby to 154,4 kg. Czyli taka sytuacja jest niemożliwa, ponieważ człowiek nie utrzyma takiej masy w jednej ręce lub bez problemu z nią nie będzie uciekał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.